Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj wspólnie z Urzędem Miasta Opola i Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zapraszamy Was na targ Jedu. Po krótkiej, czteroletniej przerwie wznawiamy bezpośredni kontakt uczniów z uczniami, czyli tych, którzy będą poszukiwać pomysłu na dalsze życie edukacyjne po szkole podstawowej, z tymi, którzy już wybrali, czyli uczniami szkół średnich, po to, aby było można ten wybór dokonać jak najbardziej trafnie, z pełną wiedzą. Oczywiście do dyspozycji będą ósmoklasistów i siódmoklasistów, jeżeli nas odwiedzą, również i dyrektorzy szkół średnich, i nauczyciele szkół średnich. Także pełna wiedza na temat oferty szkół będzie przygotowana. Ja już mam informatory, które będą przygotowane do rozdania za tydzień i mam nadzieję, że będzie to udane spotkanie. 15 szkół średnich opolskich plus inne szkoły spoza Opola, uczniowie ze szkół podstawowych, także myślę, że tutaj ten jeden dzień edukacyjny będzie bardzo bogaty, z różnymi ofertami, propozycjami, również z tego co wiem zostały zaproszone szkoły niepubliczne. Myślę, że ciekawą propozycją dla uczniów będzie stanowisko, gdzie będzie można być przebadanym przez doradców zawodowych, jeżeli ktoś jeszcze do końca nie ma pomysłu, w którym kierunku pomaszerować. Także również będzie możliwość poddania się takiemu testowi. Także myślę, że to jest bardzo interesująca oferta. Skoro wracamy z targami edukacyjnymi do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, to wracamy z przytupem. Jako CWK, jako Zakład Komunalny zadbaliśmy o to, aby ta oferta była jak najszersza. Oferta szkół średnich, do tego dokładamy ofertę szkół wyższych, a więc to jest propozycja dla uczniów klas ósmych, ale nie tylko. Gdyby ktoś chciał pomyśleć, zastanowić się, jaka mu się marzy dalsza kariera, to również na tych targach edukacyjnych z tą karierą będzie mógł się zapoznać. Czyli po pierwsze oferta szkół wyższych, ale również straż pożarna, policja, wojsko będą tutaj ze swoimi stanowiskami. Jeśli ktoś rozważa taką karierę, taką swoją przyszłość, będzie można popytać i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Jeśli komuś marzyłaby się kariera na przykład w pogotowiu ratunkowym, to również tutaj będzie odpowiednie stanowisko, będzie można przeprowadzić resuscytację na manekinie, porozmawiać z ratownikiem, jak tą swoją pracę widzi, jak układa mu się kariera zawodowa i ewentualnie podjąć decyzję. W sumie ponad 40 szkół, ponad 40 punktów, natomiast mamy też i zależało nam na tym tutaj jako zespołowi, żeby znaleźć ofertę także dla osób, które interesują się sztuczną inteligencją, które interesują się wszystkim tym, co dzieje się w świecie informatyki. Tutaj każdy może liczyć na spotkanie oko w oko ze sztuczną inteligencją. Podczas targów będzie szereg wystawców, którzy będą pokazywać rozwiązania, jak AI, czyli tą sztuczną inteligencję, wykorzystać na przykład w edukacji, ponieważ to już jest w każdym dniu, tak naprawdę ją w tym momencie wykorzystujemy i też można ją w bardzo dobry sposób wykorzystać właśnie w poszerzaniu swoich horyzontów, swojej wiedzy. Jedna ze szkół ponadpodstawowych przygotowała takie warsztaty, na których uczniowie będą mogli się dowiedzieć, na których zostaną poinformowani, jak w sposób mądry korzystać ze sztucznej inteligencji, aby się uczyć, odrabiać zadania, ale nie w taki sposób, żeby tylko ktoś za nich to zadanie zrobił, ale w taki sposób zadawać pytania, aby to rzeczywiście przyniosło korzyść. Zapraszamy na te warsztaty. Bardzo serdecznie zapraszamy. Nadal można się zgłaszać, być naszym wystawcą. Oferty tak naprawdę będziemy zamykać dzień przed, bo musimy przygotować halę i zaaranżować przestrzeń dla każdego podmiotu, który będzie z nami współpracował, więc zapraszamy dwutorowo. Raz do wystawienia się, a dwa do pojawienia się jako odwiedzający.